Komunikują się z całym światem, a mało kto o tym wie. Mowa o harcerzach z krótkofalówkami zrzeszonymi w drużynach łączności. W Bydgoszczy działa ich kilka, a teraz doszła nowa. Nazywa się SP2 ZAO. Co oznacza ten nietypowy skrót? O tym Hubert Morawiak. SP9 FII przez P, SQ2 Stefan Drota Janina przez Paweł. No witam serdecznie, Marek Bydgo z tej strony. Dla laika brzmi to jak czarna magia, dla wprawnego ucha krótkofalowca to po prostu wywołanie. Można nawet powiedzieć, że to imiona. Proszę się przedstawić. Dzień dobry, SQ2 Maria Adam Dorota. To jednak nie koniec niespodzianek. Na ścianie nowo oddanego klubu łączności nawet zegary chodzą inaczej. Jest to czas w każdym miejscu globu taki sam, czyli gdziekolwiek byśmy się znaleźli, ta godzina będzie taka sama. Później było już normalnie. Odsłonięcie tablicy z nazwą klubu, Dromader od nazwy drużyny harcerskiej i to, na co długo czekano, dźwięk rozmów przez krótkofalówkę. Myślę, że i tutaj pojawi się niebawem sieć harcerska łączności, która pozwala bezpiecznie wypoczywać dzieciom, młodzieży w czasie rajdów, wycieczek, biwaków. Rokrocznie grono krótkofalowców w harcerstwie powiększa się o około 30 osób. Zbliżenia Hubert Morawiak, TVP3, Halina Maria. No proszę bardzo.